Cześć kochani, jestem jeszcze raz, wróciłam. Słuchajcie, wyskoczył prąd na jedną sekundę. Także witamy w raju na Dominikanie. Także jeżeli teraz oglądasz ten live, to jest to część druga. Powróć do tego live'a, który będzie zapisany w przewodnikach. Jest część pierwsza, to jest część druga, czyli dalej kontynuuję. Także co chciałam powiedzieć, jeżeli jesteś osobą nową, to bardzo proszę, przewodniki przerabiamy wszystkie po kolei. Ja nie robię tak często teraz live'ów jak na początku, dlatego że materiału jest bardzo dużo i widzę, że te live'y od 40 w górę jeszcze nie mają tyle wyświetleń, bo widzę, że nie nadążacie za wszystkim, materiału jest bardzo dużo, nie każdy ma czas, ale proponuję, jeżeli naprawdę chcecie zmiany w swoim życiu, włączać sobie codziennie rano. Wstajesz, kawusia, włączyć mnie na chwilę, te początkowe nie są długie, są krótsze, potem zaczęłam robić dłuższe live'y, także albo rano, albo wieczorem, na słuchawki można w samochodzie, nie wiem, jak masz, możesz w pracy? Jak nie, to nie. W parku z psem na słuchawki i słuchać. Ja zasypiam z moimi mentorkami, dlatego chodzę spać czasem o 3, o 4, ale słucham, bo wiem, że chcę ten materiał przerobić i nauczyć się więcej. Także wiem, że są tutaj nowe osoby, które piszą posty, zadają pytania, ale to są osoby nowe, które nie wiedzą, że takie live'y są, że tam są te wszystkie szkolenia nagrane, można obejrzeć i należy po prostu zastosować. Czyli kochani, proponuję, zanim zadacie jakieś pytanie, przeróbcie sobie wszystko, bo wierzcie mi, że przy 10 live'ie możecie mieć jakieś pytanie, a odpowiedź będzie przy live'ie 30. Naprawdę myślę, że ogarnęłam wszystko, co jest możliwe. I teraz jest tak, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Taka energia, że wywaliło w kosmos, słuchajcie, prąd. Gdyby coś się podziało, będę wskakiwać numer 3. Na live numer 3. Czyli dobra, live'y przerabiamy po kolei, osoby nowe, nawet jeżeli coś Ci nie klika, to bardzo proszę, przerabiaj od początku dotąd, dopóki kliknie, za każdym razem będzie słyszeć coś nowego. Kiedy przerobicie sobie, te osoby, które przerobiły sobie moje live'y i czują, ja chcę więcej, ja to rozumiem, idzie mi, już się dzieje, widzę, że sytuacja się zmienia, bo jak będziecie wiedzieć, po prostu będziecie widzieć, że jak będziecie wiedzieć, że to działa, prawda? Bardzo prosto, zaczniecie mieć więcej pieniędzy, zaczną się pojawiać po prostu większe kwoty pieniędzy w waszym życiu. To będziecie widzieć, wow, to faktycznie działa, jest zmiana myślenia i to działa, tak? Czyli tak to będziecie widzieć. Więc jeżeli będziecie czuć, że już ja to wiem, ja chcę więcej, ja chcę się otworzyć na większe kwoty, zapraszam wtedy na moje szkolenia, tak? I na stronie pokochajpieniądze.pl są moje szkolenia, jest lista, zapisujemy się na te szkolenia. Jest taka opcja, że jeżeli ktoś chce od razu, nie może się doczekać, to każdego miesiąca około 5 osób wpuszczam, jest taki pakiet VIP, że można kupić wszystkie moje szkolenia, albo 3, albo 4, naraz, wchodzicie naraz, bez żadnego czekania. Także jak ktoś chce, proszę do mnie pisać, bo tego na stronie nie ma. Czyli to jest bardzo ważne, ale mówię jeszcze raz dla tych osób, które nie wiedzą, które są zupełnie nowe. Kochani, przerabiamy wszystko, co jest w przewodnikach. Jest wiedzy potąd. Moja książka jest przygotowaną, oparta na całą moją wiedzę. Jak widzicie, po sukcesach, rezultatach, które są w grupach, jest około chyba 1500 postów na temat właśnie sukcesów, jakie macie z tego, co tutaj uczę w grupie. Na moim prywatnym profilu również tam są takie wyróżnione, są opinie, rezultaty, gdzie są opinie osób, które korzystają ze szkoleń, więc jeżeli chcecie, to zapraszam Was dalej na szkolenia. Pamiętajcie, tam jest poziom jeszcze wyższy niż w Pokochaj Pieniądze, głowa boli. I tutaj jeszcze jedno, ponieważ szybciutko to mówię, co jest najważniejsze i będę przechodzić do tematu dzisiejszego live'a, że piszecie do mnie dalej, osoby, które zapisały się na Otwórz się na zarabianie, które się zaczęło, że tam mieliście link w spam, on już nie jest aktywny, a Wy jeszcze chcecie, więc jeżeli ktoś chce, zdecydowałam, że jeszcze 10 osób przyjmę na to szkolenie teraz, ponieważ live mój, pytanie odpowiedzi pierwszy będzie 14 lipca, więc jeszcze macie szansę trochę nadrobić i dołączyć, także jak coś, to proszę pisać do mnie. Kasia, Ewelina, Kasia jeszcze jedna, witam serdecznie, Ela, Beatka, Kasia pierwszy raz na żywo, ale oczywiście live'y czaskam codziennie, dobrze, dobrze, super. U mnie pojawiają się okazje i bardzo na moją całą wiedzę otwieram się i kupowanie sobie samej, bo miałam zablokowane. Słuchajcie, moi drodzy, to wszystko jest proces, to wymaga czasu, to nie jest 5 minut, także musicie się poklepać po ramieniu i powiedzieć, robię dobrą robotę. Potrzebna jest cierpliwość, samodyscyplina,
słuchanie, co mówimy sobie, na jakie tematy rozmawiamy ze znajomymi, z rodziną, bo to są wszystko afirmacje. Afirmacje, co często powtarzam, to nie jest tylko pisanie 20 minut w zeszycie. Afirmacje to jest wszystko to, co mówicie sami sobie. To, o czym rozmawiacie ze znajomymi, to, co oglądacie, czym karmicie swój umysł. Tak wygląda wasze życie, tak? Małgosia, witam serdecznie, Basia. Czyli tak, otwórz się na zarabianie, VIP, szkolenia, pokochaj pieniądze na stronie jest wszystko, w przewodnikach są live'y, które trzeba obejrzeć, także bardzo proszę, zróbcie naprawdę ten wysiłek i obejrzyjcie, bo tam jest wszystko i no naprawdę, jak na dłoni, że tak powiem, tak? Dobrze, co jeszcze? Aha, tutaj chcę powiedzieć, że dla osób, które są zapisane na Mastermind, jest Mastermind ze mną w sierpniu, mam osoby już zapisane i na razie nie biorę nikogo, żadnych prywatnych klientów, ponieważ jestem full, pracuję nad książką, mam swoich klientów, mam szkolenia, po prostu nie jestem w stanie dopiero około października. Także na razie to jest zamknięte, nie ma nic na ten temat, ponieważ nie jestem w stanie po prostu więcej osób w tym momencie mieć. Dobrze, później jeszcze powiem o konkursie, który jest związany z notesem. Dobra, kochani, jaki mamy dzisiaj tytuł tego live'a? Już mówię. I przechodzimy do tematu. Dobra, czy skupiasz się na tym, czego chcesz, czy na tym, czego nie chcesz? To ma ogromne znaczenie. Zacznij być wdzięczny za to, co już masz teraz, ponieważ to jest kluczem do bogactwa. I teraz tak, kochani, ja obserwuję i widzę, jakie dajecie posty, widzę, o co pytacie tutaj w grupie. Natalia, co będzie w książce? W książce będzie zawarta cała wiedza, co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy i odblokować swój umysł na pieniądze. Oczywiście, prawda? Dobrze, przesuwam sobie teraz komentarze, ponieważ chciałabym się skupić, kochani, na tym, co chcę wam przekazać. Czyli, czy skupiasz się na tym, czego chcesz, czy na tym, czego nie chcesz? To ma ogromne znaczenie. Patrzę na wasze komentarze, patrzę tutaj na wasze odpowiedzi, patrzę na wasze pytania, analizuję i po prostu na podstawie tego też robię live'y, ponieważ chcę wam pomóc odpowiedzieć na wasze pytania, tak? Ale pamiętajcie, live'y w przewodnikach to jest podstawa. Będę to cały czas powtarzać, od tego zaczynamy. Nie ma drogi na skróty, ja wiem, że live'y są długie niektóre, trudno, albo chcesz mieć pieniądze, albo nie. Twój wybór. Także zadaniem na przykład jednego pytania, jednego pytania w poście, a nie obejrzeniem live'ów i nie zastosowaniem tego, no niewiele osiągniesz, bo musimy zmienić siebie. Zmieniamy siebie, stajemy się nową osobą. Wchodzimy w stan umysłu osoby bogatej. Czyli myślimy zupełnie inaczej. Z Filipem będziemy robić live na ten temat. Prawdopodobnie w trzecim tygodniu lipca. Słuchajcie, więc tak. Co zauważyłam, że większość społeczeństwa, większość ludzi skupia się cały czas na tym, czego nie chce. Zupełnie nieświadomie. Czyli cały czas myślimy, a nie mam pieniędzy, tu mam rachunki, nie lubię tej pracy, co zrobić, żeby to mieć. Ja nie wiem, co mam robić, podpowiedzcie mi, idę do sklepu, czy mam kupić to, czy jestem w energii pieniądza, czy nie jestem w energii pieniądza. Po prostu widzę, że wynajdujecie problemy tam, gdzie ich nie ma, zupełnie. Tam, gdzie ich nie ma. Najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest skupić się na tym, czego my chcemy, a nie czego nie chcemy. Czyli mówiąc o problemie, rozmawiając o problemie, analizując... Już powinnam powrócić, tak? Widzę, że jest. Okej. Okay. Słuchajcie, no tak jest na Dominikanie. Jest, mam mocny internet, ale czasami jest tak, że jest słabiej. Więc powtórzę to, co powiedziałam przed chwilą, gdzie byłam zawieszona, zamrożona tutaj na ekranie, że w większości skupiamy się na problemie, czyli każda rzecz, każda sytuacja ma dwa końce, problem i rozwiązanie, problem i rozwiązanie. I teraz, kiedy ty myślisz, o ja tego nie mam, czemu mi to nie wychodzi, a muszę sprzedać dom, ale mam za wysoką cenę chyba, ludzie nie chcą tego kupować, co ja mam zrobić, a to mi się nie udaje, a mój mąż narzeka, a jak ja mam go zmienić i tak dalej. To wszystko jest bycie w energii problemu. I wchodzisz na inne grupy, dzwonisz do mamy, dzwonisz do koleżanki i gadasz, ale co mam zrobić, co mam zrobić, co jeszcze mam robić? Będę pisać afirmacje na ten temat i tak dalej, prawda? Jesteś w energii problemu. Najważniejsze to być w tak zwanym flow,
czyli płynąć, jak ja to tłumaczę, płynąć z prądem rzeki, a nie pod prąd. Czyli wtedy, kiedy analizujesz problem i szukasz tego rozwiązania, to co mam jeszcze robić, co mam robić, powiedzcie mi. Ale mama, ale co ty myślisz, prawda? Tutaj jesteśmy w problemie i idziemy pod prąd, a my mamy być, płynąć z prądem. Czyli teraz się zdziwicie, żeby nie być w energii problemu, po prostu nie gadaj o nim. Nie gadaj o nim. Przestań o tym mówić. Bo tak jak wiecie, mamy, rozkręcamy momentum. Jeżeli dajemy czemuś uwagę, rozkręcamy momentum. Czyli my myślimy, że szukamy rozwiązania, jak to zrobić, jak zarobić więcej, jak mieć lepszą pracę, ale my tak naprawdę się martwimy, płyniemy tym sposobem pod prąd, mija tydzień, dwa, trzy, cztery miesiące, rok i nic się nie zmienia, bo my ciągle gadamy, dlaczego tego nie ma, dlaczego mi to nie wychodzi. Zamiast zrobić w drugą stronę, czyli skupić się na tym, czego chcemy. Czego ja chcę? Czego ja chcę? Mieć więcej pieniędzy. Okej. Czyli co? Nie zastanawiamy się, nie myślimy, nie martwimy, dlaczego mam taki rachunek, dlaczego nie dostałam podwyżki, dlaczego ktoś w pracy ma więcej niż ja, dlaczego mi to nie idzie. Nie mówimy o tym, a skupiamy się na czym? Na tak zwanym overflow, czyli mam więcej pieniędzy niż mogę wydać. Przechodzimy do rozwiązania, czyli zadaj pytanie, czy gadając o tym cały czas, jestem w rozwiązaniu, czy jestem w problemie? No jestem w problemie, więc czego ja chcę? Mieć więcej pieniędzy. Czyli zmieniam myślenie, przechodzę na okej, uspokajam się, akceptuję sytuację, w której jestem. Dobra, przed ten rachunek nieważne. Dobra, nie dostałam podwyżki, nie ma znaczenia. Dobra, ktoś mi stuknął samochód, nie ma problemu. Ale jestem na etapie naprawy tego wszystkiego, bo wiem, że ta sytuacja, w której jestem teraz, jest powodem energii pieniądza, mówisz sobie, okej, dobra, pracuję nad tym, wiem, że to jest etap, jestem w tej grupie, słucham live'ów, uczę się, jestem spokojna, może jeszcze dzisiaj wszystkiego nie rozumiem, ale staram się. Czyli nie analizuję, czy ja już wyszłam z energii pieniądza, akceptuję sytuację, okej, dobra, 10 oddechów. 10 oddechów, uspokajam się. Czego ja chcę? Chcę mieć więcej pieniędzy. Chcę mieć więcej niż mogę wydać. Chcę być bogatą kobietą. To co muszę zrobić? Kontrolować moje myśli. Słuchać live'ów, łapać się na tym, co do siebie mówię, nie panikować, bo kolega dostał podwyżkę, a ja nie. Dobra, skoro dostał, to znaczy, że ja muszę jeszcze popracować nad sobą, ale jest okej. Okay. Jest okej. I wchodzisz w energię, zawsze mam pieniądze. Zawsze mam więcej pieniędzy. Pieniądze zawsze do mnie płyną. Tutaj na grupie w zakładce, słuchajcie, tematy, macie pozytywne afirmacje na temat pieniędzy. Jest ich dużo, przepisać sobie je. Tak samo w moim notesie, słuchajcie, kto ma mój notes, już jest końcówka szarych, tak a propos. Jeszcze zostało chyba 20, może 5, nie jestem pewna, tak? Każdy notes ma taki tutaj złoty naokoło, też chcę powiedzieć, bo ten tu mam, słuchajcie, czarny, on jest taki prototyp, więc nie ma. W każdym notesie, ale każdy czarny ma, pamiętajcie, w każdym notesie tutaj ja wypisałam właśnie te afirmacje, które są w grupie. Czyli tu, pod spodem, prawda, macie afirmacje i tak samo tu możecie sobie pisać swoją dowolną, którą chcecie, czyli każdy, prawda, pieniądze, co tu pisze, to mój najlepszy przyjaciel, moje konto jest pełne pieniędzy, tak? Każda, słuchajcie, strona zawiera afirmacje, więc w ten sposób programujemy swój umysł. Czyli tu są dokładnie te same afirmacje, które mamy w grupie, w zakładce tematy. Ja je po prostu wszystkie wykorzystałam i dałam tutaj w notesie, żebyście je widzieli codziennie. I czytacie to codziennie i macie tak samo tutaj. Możecie napisać swoją dowolną afirmację, którą chcecie zakodować sobie w głowie. I dopóki jej nie zakodujecie, to piszecie dalej. Jak wiemy, że jest zakodowane? Bo już nie chcemy jej powtarzać, już czujemy, już ziewamy. Ach, jasne, że mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać. Pewnie, że jestem bogatą kobietą. Już ziewam, oczywiście, że tak. I zmiana na inną afirmację wtedy, tak? Dopiero wtedy, kiedy czujemy, że po prostu już to nasza podświadomość zaakceptowała. I zwykle jest to tak, że już nam się nie chce pisać tej samej afirmacji, bo ona jest zakodowana. Zmieniamy wtedy na coś innego, czyli zarabiam. Tu na przykład piszemy sobie zarabiam, prawda? I piszecie kwotę. Na przykład zarabiam 5 tysięcy na miesiąc łatwością, tak? I dotąd piszecie
Ten notes ma około 185 stron. Dotąd piszecie, słuchajcie, codziennie tutaj. Zarabiam, gdzie ja jestem, zarabiam, tu. Dotąd piszecie, dopóki tej kwoty nie osiągniecie. Czyli może to być 30 dni, może to być 2 miesiące. Kiedy osiągniecie, wtedy dopiero tu zmieniacie. Także ten notes będzie bardzo, słuchajcie, przydatny. Można go kupić na pokochajpieniądze.pl. I właśnie mówię, że tu są wszystkie zawarte afirmacje. Więc te afirmacje, kochani, sobie zapisujecie. Sprawdźcie sobie to, bo to jest ważne. Zmieniamy nasze przekonania. Też bardzo często powtarzam, jak możemy się dowiedzieć, jakie mamy przekonania negatywne na temat pieniędzy. Po prostu weź sobie kartkę i wypisz na kartce słowo pieniądze. Tu ci wyjdzie na przykład, nigdy nie mam pieniędzy, zawsze mi brakuje, albo starcza mi tylko do pierwszego, prawda? I tu, albo że pieniądze mają tylko bogaci. I teraz po prawej stronie zmieniasz te afirmacje na zupełnie przeciwstawne, te przekonania, czyli zawsze mam bardzo dużo pieniędzy, czyli na przykład to, że zawsze wystarczy mi tylko do pierwszego, to tu możesz napisać, zawsze mam bardzo dużo pieniędzy każdego miesiąca. Czyli każde negatywne przekonanie, które masz, a dowiesz się po napisaniu, co myślisz o pieniądzach, tak, zmieniasz na pozytywne, zmieniasz na zupełnie przeciwstawne. Więc to jest, słuchajcie, tutaj bardzo ważne. Więc my skupiamy się na tym, czego chcemy. Czyli nie analizujemy, dlaczego tak się dzieje. Nie możemy pozwolić sobie, żeby nas wybiło z rytmu jakieś wydarzenie, że mówię, ty nie dostałeś podwyżki, kolega dostał, że teraz jest taki rachunek, że nie wiem, masz zapłacić więcej za ubezpieczenie. To są rzeczy, które, czy nie wiem, przyszedł ci produkt, który jest uszkodzony i nie wiem, nie chcą ci dać zwrotu, prawda? Nie panikujemy, tylko się uspokajamy. Okej, dobra. Jest to wynikiem mojego poprzedniego myślenia, ale jestem na etapie zmiany myślenia i to wszystko się zmieni. Więc pamiętajcie, każda sytuacja tak naprawdę jest neutralna. My przypisujemy jej znaczenie. Czyli jeżeli ty przypiszesz znaczenie takiemu rachunkowi, który cię wybił powiedzmy z energii pieniądza i będziesz to analizować, to rozkręcisz negatywne momentum i wejdziesz w energię braku, a my tego nie chcemy. Samodyscyplina. Ok? 10 oddechów. Nic się nie dzieje, dam radę. Nie analizuję, czy jestem w braku. To jest sytuacja tymczasowa. To jest spowodowane moim poprzednim myśleniem, ale teraz już jestem na dobrej drodze i zawsze mam dużo pieniędzy. Pieniądze zawsze do mnie płyną. Pieniądze są moim przyjacielem. Pieniądze chcą być ze mną. Pieniądze zawsze wybiorą mnie. Pieniądze idą zawsze w moim kierunku. Zawsze stać mnie na wszystkie produkty. Zawsze wszystko mogę sobie kupić. I też widzę, że dajecie posty, a na przykład o niemarnowaniu jedzenia, czy o idę do sklepu i tam są tańsze rzeczy, albo lubię kupować ciucholandzie. Zrobiłam 2 live'y na ten temat. Kochani, kierujemy się uczuciem. Ja również mogę wejść do sklepu z odziewaną, odzieżą używaną i coś tam kupić. Czy to znaczy, że jestem w braku? Nie. Być może jest tam coś, co akurat mi się podoba, może czegoś szukam, może szukam jakiegoś antyku, może jakiejś, nie wiem, torebki z limitowanej edycji, nie wiem, jakiejś firmy znanej, prawda? No, to nie doszukujmy się w takich szczególikach tego, czy już jesteśmy w braku, czy jeszcze nie. Jeżeli my musimy kierować się naszym uczuciem, ok? Wchodzę do tego sklepu, ponieważ szukam czegoś. Nie dlatego, że tutaj jest taniej. Mam ochotę kupić to, bo mam ochotę sobie to kupić. Prawda? Jeżeli czujemy, że jeszcze nie mamy takiej kwoty, a chcielibyśmy coś sobie kupić, to mówimy, ok, dobrze, nie mówię, że nie stać mnie na to, że nie mam pieniędzy, tylko mówię, ok, fajna ta rzecz, ale na razie decyduję, że jednak sobie tego nie kupię. Czyli nie mówisz sobie, że mnie nie stać, a fajnie, ale nie mam pieniędzy, a chciałabym to szkolenie, ale nie mam pieniędzy. Nie mówisz tak. Mówisz, teraz decyduję, że po prostu tego jeszcze nie kupuję, ale zaraz sobie kupię niedługo, bo wiem, że pieniądze już są tutaj. Tak? Czyli przestawiacie sobie, to jest właśnie ta samokontrola. To jest to, o czym ja Wam mówię cały czas. Samokontrola i samodyscyplina. Później będzie to tak zwanym, bo teraz jesteście na automacie, tak? Na takim autopilocie, że tych pieniędzy nie ma, że ich nie było. I media, i radio, i internet, i wszyscy, że nie ma. Ekonomia pada, słuchajcie, i wirus, i kup to na promocji, i tu będzie taniej, i oszczędzaj. Wszyscy nam mówią o tym wszędzie, że pieniędzy nie ma i nie będzie.
A to jest bzdura, to jest nieprawda. Czyli my przez to zostaliśmy tak zaprogramowani, a teraz musimy się zaprogramować na nowo. I na przykład ludzie, którzy mają pieniądze, ludzie, którzy są bogaci, to oni wiedzą, oni to mają przekonanie wewnętrzne, że pieniądze zawsze są. I oni się tym nie martwią, oni mają tak zaprogramowane te swoje podświadomości, że nawet jak zobaczą taką reklamę, kup na promocji, oszczędzaj, albo kredyt taki i taki, to po prostu oni, to im wpada i wypada. Czyli ja też to mogę słyszeć, ale ponieważ moje przekonania wewnętrzne są już tak zakodowane na temat pieniędzy, że wiem, że one zawsze są, że ja na to w ogóle nie zwracam uwagi i wy też nie będziecie na to zwracać uwagi. Także proszę was, nie doszukujcie się problemów tam, gdzie ich nie ma. Akceptujemy, że mamy zapłacić to czy tamto i tyle. I zostawiamy to. Nie analizujemy tego. Już patrzę tutaj na wasze komentarze. Nie analizować, czy jestem w braku, to potrzebowałam cię usłyszeć, to co za synchronizacja. Zwykle właśnie tak jest. Edyta, dzisiaj mi ciebie było, witam serdecznie. Kocham pieniądze, ale nie lubię pracować. Pieniądze, słuchajcie, to też jest wymysł, że trzeba bardzo ciężko pracować na pieniądze. To też jest nieprawda. Wcale nie wystarczy, że zmienisz swoje myślenie na temat pieniędzy. Wystarczy, że otworzysz się na większe kwoty. Posiadanie większych kwot pieniędzy nie wiąże się z ciężką pracą i nie wiąże się z tym, że musisz więcej pracować. Tego uczę właśnie na Otwórz się na zarabianie większych kwot, gdzie to jest szkolenie, gdzie mózg pęka po prostu. Energetycznie otwieramy się na większe kwoty, nie pracujemy więcej. Jeżeli to by było prawdą, to wiecie, że biedni ludzie na przykład w Afryce czy na Dominikanie, co pracują po 7 dni w tygodniu, słuchajcie, nie mają prawie dnia wolnego i zarabiają po 300-400 dolarów. Czy myślicie, że oni nie byliby bogaci? Wszyscy byliby bogaci, gdyby to było prawdą, że ciężka praca przynosi pieniądze. Nieprawda. To nie jest prawda. Przekonania. Jeżeli sobie powiesz, zarabiam bardzo dużo pieniędzy w bardzo łatwy sposób, to się stanie twoją prawdą. To się stanie twoją rzeczywistością. A jeżeli masz zakodowane, że musisz pracować ciężko, to również będzie twoja rzeczywistość. Czyli będziesz musiał pracować ciężko na pieniądze. Po prostu. Dlaczego tego nie zmienić? Zmień to w drugą stronę. Przetestuj, jak to Neville mówi. Nie wierzysz? Przetestuj. Tak? Monika, dziękuję bardzo. Cieszę się. System chce, żebyśmy byli w braku non-stop, bo wtedy napędzamy system bankowy pożyczkami i ratami. Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak. Zgadza się. Martusia, też zaczęłam się zastanawiać, czy jestem w braku. Na początku było łatwiej, a teraz jakby energia ruszyła. Cieszę się bardzo, bo pamiętajcie, początek wszędzie jest ciężki. Ale to jest samodyscyplina, łapanie się, wchodzę do sklepu, co myślę? Dlaczego sięgam po tą rzecz? Bo jest promocja? Czy dlatego, że chcę ją kupić? Dlatego, że chcę ją kupić, prawda? Ale jak się okaże, że jeszcze jest promocja, to super. Ja podałam przykład, słuchajcie, tutaj i widzę, że dużo osób też rzuca to na grupę. Jeżeli zdecydujesz się kupić jakąś rzecz w tej cenie, którą widzisz, to bardzo często okazuje się, że idziesz do kasy i płacisz mniej. Bo podjąłeś decyzję, że kupuję w tej cenie i w rezultacie dostajesz zniżkę, a nie dlatego, że wybierasz ze zniżką. Pamiętaj, że bogata osoba, osoba, która wie, że ma zawsze pieniądze, ona nie szuka, gdzie ona ma oszczędzić, bo pieniądze zawsze płyną, bo ona jest zawsze w energii, mam więcej niż mogę wydać, mam więcej niż mogę wydać. I co się dzieje wtedy? Kiedy ja decyduję się, że kupuję torebkę, gdzie widzę, tu dałam post, 2650 dolarów, decyduję się, mówię, dobra, biorę ją. Okazuje się, że dostaję ją w Santo Domingo o 650 dolarów taniej, bo zdecydowałam, że biorę pomimo ceny. I co się dzieje? Mam więcej pieniędzy. Te pieniądze zostają w mojej kieszeni, tak? Tu ktoś dał niedawno taki post dzisiaj, że tam dzieciom brakowało chyba 98 groszy, dziewczyna dała złotówkę i zaraz dostała zniżkę za moment gdzieś tam w sklepie tą złotówkę. Ja miałam podobną sytuację, kupowałam warzywa, owoce z mamą u takiego gospodarza tam, gdzie mieszkamy, bo zawsze staramy się wspierać lokalnie. I ja mówię, proszę mi nie wydawać tych 2 złote, proszę nie przejmować, nie ma problemu. I odwróciłam się, tyle co się odwróciłam i 2 złote leżało na ziemi. Ja mówię, mamo, no popatrzcie, no jak to nie jest magia? No niesamowite, bo dajemy z serca. Ja daję na przykład napiwki, dzielę się z innymi, czy zapraszam kogoś na kolację, czy na obiad, czy pomagam komuś, zawsze z serca, zawsze z energii, bo chcę to zrobić, bo mam więcej pieniędzy, bo mogę się podzielić. Jeśli robię coś takiego, jeśli ty pomagasz komuś z energii,
mam, zawsze pieniądze do mnie płyną. Jaki wysyłasz sygnał, że zawsze masz pieniądze? A kiedy jesteś skąpy i nie chcesz się podzielić, nie chcesz po prostu dodać tam złotówki, to wysyłasz energię, jestem w braku, bo nie chcesz tego zrobić, bo czujesz, że nie. Nie dam tego, bo mi zabiorą, będę mieć mniej. Niedobrze, to jest energia braku. Wysyłasz wtedy sygnał i jestem w braku. Dlatego dziel się z innymi, kiedy możesz, kiedy chcesz i to może być kwota, jaką ty chcesz. Ale rób to z energii, chcę to zrobić, chcę pomóc. A nie, jak pomogę, to do mnie wróci. A, muszę to zrobić, muszę komuś dać, żeby do mnie wróciło. Nie, rób to bezinteresownie. Dziel się z innymi bezinteresownie. Ja to robię bezinteresownie. Jeżeli kogoś wspieram, to robię to bezinteresownie. Jeżeli komuś coś kupuję, to robię bezinteresownie. Nie oczekuję, że ta osoba mi będzie dziękować do końca życia, że ta osoba coś mi kupi. Absolutnie robię, bo mam ochotę to robić. I dlatego mówię, że pieniądze są dobre. Bo jeśli masz pieniądze, to możesz się z innymi podzielić. Możesz komuś pomóc. A jeśli ich nie masz, to co zrobisz? Nie pomożesz, prawda? Pieniądze są. Moja znajoma z wielką ochotą płaci za trening, a wie, że w inny dzień trenujemy za darmo. Ona uwielbia tego trenera i tam idzie pieniądze są dokładnie. Ponieważ kiedy płacisz, czy płacisz za szkolenia, to znaczy, że wysyłasz sygnał, mam pieniądze, stać mnie na to, zawsze mogę sobie kupić, bo więcej pieniędzy idzie w drodze. Natomiast kiedy się zatrzymujesz i czekasz, a zrobię to, kiedy będę mieć pieniądze, a kupię to, kiedy będę mieć pieniądze, niestety będziesz czekać tak na zawsze, forever and ever. Kiedy ty stoisz w miejscu, życie stoi również, czeka na twój krok. Kup to szkolenie, kup tą książkę, idź na ten trening. Kup sobie tą sukienkę. Nie bój się, nie trzymaj się kurczowo tych pieniędzy, bo jeżeli trzymasz się kurczowo pieniędzy, one, słuchaj, nie będziesz mieć ich więcej, bo zakręcasz kurek wody, po prostu. Jak zakręcasz kurek wody, bo trzymasz po prostu kurczowo, czyli ty jakby zaciskasz te pieniądze, one nie mają przepływu, one ich nie będzie więcej, ty myślisz, że oszczędzasz, nie, kochane, jesteś w braku. Ty je zatrzymujesz i one jeszcze od ciebie uciekną. Jeszcze dostaniesz rachunki i jeszcze ci zabiorą to, co masz. Przepływ pieniędzy musi być. Pieniądze muszą krążyć. One muszą krążyć. Od ciebie do mnie. Od ciebie do sąsiada. Od ciebie do sklepu. Ze sklepu do koleżanki. Muszą być cały czas w obiegu. Wtedy oznacza, że one są. One po prostu mają przepływ. I one cały czas krążą. Kiedy je zatrzymujesz, zakręcasz kurek z wodą i woda nie leci. Zgadza się? Zgadza się? Nie leci. I nie poleci, dopóki znowu nie odkręcisz. Nie zaufasz, tak? Wioletta, co jeżeli w ogóle nie pracuje? Nie ma żadnego znaczenia. Prawo przyciągania działa 24 na dobę. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz? Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz? Jeżeli afirmujesz, mam więcej pieniędzy, mogę wydać, pieniądze się pojawią i nie ma... Pamiętajcie, jak one się pojawią, to nie ma żadnego znaczenia. Jak? Jeżeli się zastanawiacie jak, to was wybija z rytmu. To was wybija z rytmu, to was wybija z energii pieniądza. Jak nie ma znaczenia, zaufaj. 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 Mogą przyjść z każdego miejsca. Dostaniesz jakiś pomysł, żeby coś zrealizować. Coś się wydarzy, dostaniesz pracę. Kto wie, co się wydarzy? Ja nie powiem ci, bo ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Czy ktoś by przewidział, że słuchajcie, cóż powtarzam wiele razy, rozpoczynając grupę, zakładając grupę w tamtym roku, w marcu, czy ktoś by pomyślał, że ja dzisiaj będę miała książkę, że ja będę pisać książkę? Powiedziałabym komuś, puknij się w głowę. Wszystko stało się z umysłu, w którym ja jestem. Stanie umysłu osoby bogatej, w której ja jestem. Dostaję pomysły, inspiracje. Otwórz się na zarabianie większych kwot. Tam właśnie o tym tłumaczę. Ja od ponad roku nie oglądam TV, dałam synowi telewizor. Super, ja już nie pracuję od prawie 2 lat i jest mi coraz lepiej. Super. Witam cieplutko, ja zawsze mówię, że mogę pomyślę, do czego będzie mi to pasować. Dzięki Tobie mam taką ufność, moi przyjaciele, pieniądze zawsze są pomogą. Super, Sonia, bardzo się cieszę. No właśnie, samodyscyplinę, tak. Cieszę się bardzo, widzę, że niektórzy mnie łapią pierwszy raz na żywo. Dziękuję. Dziękuję. Tak, polecam oczywiście moje szkolenia. A co, gdy moje wymanifestowane pieniądze przychodzą, ale do mojego partnera? To znaczy, moja droga, że po prostu pieniądze idą do ciebie zawsze w najłatwiejszy sposób. Zawsze najłatwiejszą drogą. Czyli on jest bardziej otwarty na pieniądze niż ty. Po prostu. Po prostu. Idą do niego. Ale to nie jest nic złego. To nie jest nic złego. Ja zawsze się śmieję.
że te osoby, które ja zapraszam na przykład na kolację, spotykamy się z naszymi znajomymi tutaj, prawda, z moimi znajomymi i prawda, spędzamy super czas i ja płacę, to ja się śmieję, a wszyscy byli w energii pieniądza, wszyscy byli w energii pieniądza. Inaczej bym ich nie zaprosiła pewnie, nie miałabym takiego pomysłu, prawda? Więc mówię, gratuluję, jesteście w energii pieniądza. Dokładnie chciałam torebkę i poszłam ją kupić w tej cenie, co jest, dostałam buty za 7 zł, które kosztowały 120. Wszystko zapisujemy, słuchajcie, na plus. Tutaj w tych notesach, kochani, kto ma, to chcę Wam powiedzieć, że tak, tutaj w tym notesie właśnie jest to, co ja to zrobiłam, ponieważ, słuchajcie, pomysł notesem był taki, że ja pisałam, zawsze kupowałam, mówię, tłumaczę, odpisałam sobie sama w notesach, wymyślałam, wróciłam, dobra, kochani, zawsze czekam, aż powrócę, jestem z powrotem. Także powtarzam jeszcze raz, że ja kupowałam sobie dużo notesów i po prostu sama tworzyłam, zarabiam, tu afirmacje, jakbym chciała, żeby to wyglądało, prawda? I wpadłam na ten pomysł w tamtym roku, w listopadzie. I teraz w notesie, kochani, tu macie, tak? Tutaj piszemy, dziś jestem na plus. Tak? Czyli tutaj wpisujemy z tej strony wszystkie kwoty, wszystkie zniżki, co dostaliśmy. Mama nam dała voucher do spa, mama nam kupiła sukienkę, koleżanka zaprosiła nas na kawę, mąż nas zaprosił na obiad. Wszystko jedno co, wszystkie zwroty, cokolwiek macie. Tu wpisujecie na plus i podliczacie sobie tu. Widzicie? Tu sobie podliczacie. I tak, tak wygląda każda tutaj strona. Tak? I przepisujecie kwotę, którą macie tu. Dzisiaj na przykład 100 zł, zaczynacie od tej kwoty jutro i robi Wam się 200 zł. I teraz, słuchajcie, po tygodniu okazuje się, że jesteście, już Wam pokażę tu dalej, że jesteście na plusie na przykład 500 zł, a Wy nigdy tego nie widzieliście. To jest kolejna rzecz, o której chcę mówić. Ostatnie, słuchajcie, bogactwo to stan umysłu, 20 chyba 6 zostało tych szarych i są czarne. Ale pytacie mnie też o kolory, kochani, będą inne kolory, jak skończy nam się ten nakład. I zabawne jest to, że kiedy zadawałam pytanie, jaki chcecie kolor, większość ludzi wybrała czarny. Czarny, Marta, czarny kolor, czarny. A rzuciliście się na szare. Więc to jest w ogóle zabawne. Ale nie szkodzi. Jeżeli, powiedzmy, nie zdążysz kupić szarego, nie ma znaczenia, bo tak naprawdę chodzi o środek, kochani. Środek jest najważniejszy. Środek tego notesu jest tak zrobiony, żeby zaprogramować Twój umysł na więcej pieniędzy, więc chodzi o środek, kochani. Nie przejmujcie się, że nie ma dzisiaj białego notesu. Szkoda czekać tak naprawdę 2 miesiące zaprogramowanie swojego umysłu, kiedy możecie to zrobić od razu, a będzie czerwony później. Nic się nie martwi. Czerwony czy złoty, szukamy teraz kolorów. Miałam tydzień temu sytuację, bo piękny kwiat kosztował 75 funtów, ale stwierdziłam, że stać mnie, ale nie potrzebuję go, no już. Dobrze, słuchajcie, ja kontynuuję dalej z moim tematem tutaj. Dobrze, czyli tak, skupiamy się na tym, czego my chcemy. Zauważcie, że skupiacie się w większości na tym, czego nie chcecie. I to jest chyba największy tak naprawdę klucz tego wszystkiego. Czego ja chcę? Będę się skupiać na tym, że przed rachunek i wkurzam się, czy będę się skupiać pozytywną energię tutaj? Okej, zawiesiłam się, ale wróciłam z powrotem, więc tak, moi drodzy, czyli następna rzecz. Pamiętajcie, że zmieniamy swoją osobowość. Zmieniamy swoją osobowość tak naprawdę. Zmieniamy się, stajemy się zupełnie nową wersją siebie, stajemy się inną osobą. Stajemy się Kasią, która ma pieniądze, a nie Kasią, która nie ma pieniędzy. Czyli mamy zupełnie inne myślenie. Myślenie wychodzi ze stanu umysłu. Kochani, będzie live na ten temat z Filipem. Tak jak powiedziałam, około, myślę, w trzecim tygodniu lipca będziemy tłumaczyć, jak to jest, że myśli wychodzą ze stanu, dobrze? Więc to jest ważne, bo przyciągamy to, kim jesteśmy. To, kim jesteśmy. Jestem spłukana, czy jestem kobietą bogatą? Którą wersję sobie mówisz, prawda? Jestem zdrowa, czy jestem chora? Kolejna rzecz, zacznij zauważać, ile masz. Skup się na tym, co masz, ile masz dobrego. Wiele z Was patrzy właśnie na to, czego nie chce, na to, co Wam się nie podoba i Wasza uwaga idzie tam, a to nie o to chodzi. Wasza uwaga ma iść tam, co Wy chcecie. Czyli skupiamy się, zaczynamy doceniać i być wdzięcznym, dlatego powtarzam, wdzięczność jest kluczem do bogactwa. Dziękujemy za to, co mamy. Nie piszemy, a, bo ja tego nie mam, a, tamto mi nie idzie, a, bo nie dostałam podwyżki. Odwróć to. Dziękuję, że mam pracę. Są osoby, które nie mają pracy. Dziękuję, że mam dach nad głową. Są osoby, które nie mają dachu nad głową. Dziękuję, że mam wspaniałego męża. Są osoby, które nie mają wspaniałego męża.
Dziękuję, że mam zawsze pełną lodówkę. Są osoby, które nie mają zawsze pełnej lodówki. Dziękuję, że mam pensję 2000 zł. Dziękuję. Dziękuję, że dostałam zniżkę. Dziękuję, że mogłam sobie kupić to. Dziękuję, że mogłam zrobić tamto. Dziękuję, że mam samochód. To nic, że prawie się rozwala, ale dziękuję, mam przynajmniej czym jeździć do pracy. Czyli to jest to, że ja skupiałam się na tym, co ja miałam, nawet na jednej złotówce, nawet na 5 zł, nawet na 10 zł, nawet za 30 zniżki, nawet za, nie wiem, cokolwiek, za książkę, którą dostałam, za to, że ktoś mnie zaprosił na kolację, za to, że koleżanka mnie zaprosiła na kolację, kiedy ja nie miałam pieniędzy. Tak? Za wszystko dziękowałam i dzisiaj za wszystko dziękuję. Dziękuję za każdego z Was, za każdą osobę, która jest w grupie, za każdą osobę, która dołącza, za to, że oglądacie, za to, że tu jesteście, za to, że kupujecie moje produkty, tak? Za to, że kupujecie moje szkolenia, za to, że chcecie. Za wszystko dziękuję. Dlatego to się tak powiększa i ludzie pytają, jak Ty to robisz, Marta, jak Ty to robisz? Bardzo proste. Jestem wdzięczna z całego serca za każdą osobę, która jest tutaj w grupie. Po prostu. Za każdą rzecz, którą dostanę. Za wszystko jestem wdzięczna. Za to, że mogę wydać 200 zł za, na błyszczyk Diora na przykład. Za wszystko. Ktoś powie, ale głupota. To nie jest głupota. Wdzięczność jest kluczem do bogactwa. Jeśli czujesz to szczerze na swoim sercu i jesteś szczery, powiedzmy, masz biznes, czy skupiasz się na tym, że dzisiaj było tylko 3 klientów i że w ogóle wydali tylko 50 zł? Czy skupiasz się na tym, dziękuję, że miałam dzisiaj 3 klientów, dziękuję, że zrobili zakupy? Jeśli skupiasz się na tym, dziękuję, że zrobili zakupy, wysyłasz sygnał, że jesteś zadowolony. Proszę o więcej. I co dostajesz? Zaczynasz dostawać tego więcej. A kiedy jesteś niezadowolony, nie kupuję, nic się nie dzieje, czemu tak się dzieje, że po prostu biznes mi stoi w miejscu. Ciesz się, że go masz. Ciesz się, że masz tego jednego klienta, że przedzapłacił. Magnes o klientów 16 godzin albo więcej. Cały jest na ten temat. Edycja we wrześniu. Kolejna. Po prostu zacznij doceniać to, co masz. Zacznij zauważać superlatywy, pozytywy w sytuacji, w której jesteś teraz. I z tego będzie jeszcze więcej pozytywnego, bo musisz rozkręcić pozytywny momentum. Każdego dnia powiedz sobie, co dzisiaj wydarzyło się fantastycznego, za co mogę dzisiaj podziękować. Napisz sobie to w zeszycie, napisz sobie w notesie. Tutaj jest, też jestem wdzięczny. Już nie wiem, gdzie to jest, ale gdzieś tam jest. W każdym razie, proszę, na przykład tu, jestem wdzięczny za, prawda? Dlatego mówię, że notes jest tak zaprojektowany, kochani, żeby Wam pomógł zaprogramować swój umysł. Codziennie napisz wieczorem, podziękuj. Jestem wdzięczna za to, że dzisiaj mąż zaprosił mnie na kolację, że dzisiaj dostałam kwiaty, że dzisiaj mąż ugotował mi obiad, że dzisiaj moja żona, nie wiem, zrobiła coś fantastycznego dla mnie. Dziękuję za to, że moje dzieci są zdrowe. Dziękuję, że ja jestem zdrowa, czy jestem zdrowy. Codziennie jesteś... Wróciłam z powrotem, jestem już. Więc jak tak robimy, że skupiamy się na wszystkim, co nam nie idzie, czy jesteśmy w energii czego problemu, dajemy temu momentum i rozkręca się jeszcze bardziej. I robi się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Jesteś w tym godzinę, 2 godziny, pół dnia, 3 dni, tydzień, 2 tygodnie, miesiąc, pół roku, 3, 5 lat, 20 lat i jesteś w problemie i jesteś we wszystkim, co jest nie tak, co nie idzie. I teraz jesteś zdziwiony, że to tak ciężko jest wyjść z tego. Jak siedzisz w tym 5 lat, pół roku, jesteś w tym wszystkim, jak Ci beznadziejnie idzie, jak masz strasznie, dlaczego Ty masz takiego pecha, to jest ciężko z tego wyjść, ale musisz, jeżeli chcesz zmiany, krok po kroczku zmieniać i zauważać pozytywne rzeczy w Twoim życiu. Wszystkie pozytywne aspekty. Tak samo możesz, można to zrobić z partnerem, zamiast patrzeć, że tego nie robi, tamtego nie robi, tu jest nie tak, tam jest nie tak. A co ta osoba ma fantastycznego w sobie? Wypisz te rzeczy. Kocham moją żonę, ponieważ jest. I nie wszystkie rzeczy, które ma negatywne, które Ty widzisz, tylko zacznij zauważać pozytywne. Co się stanie? Żona zacznie być coraz lepsza dla Ciebie. Czy mąż? Spróbujcie ten trik, bardzo dobry. Wszystko, jeżeli zaczniesz... Wróciłam, słuchajcie, wróciłam z powrotem. Już się tutaj pod... Będzie mi widać, okej, okay, powróciłam. Znowu, słuchajcie, taka energia, że... Dobra, jestem, wracam, dobra. Słuchajcie,
Tak dużo energii, że drugi raz słuchaj, słuchajcie, był brak energii przez jedna sekunda dosłownie. Także kochani, ja tutaj będę już się streszczać, bo widzę, że jest tak intensywnie, a nie chcę robić trzeciej części tego live'a, więc pamiętajcie, skupiamy się na wszystkim, co jest pozytywne. Znajdźcie pozytywne, słuchajcie, aspekty w swoim życiu, w swojej sytuacji, w której jesteście. Partner, praca, cokolwiek by się nie wydarzyło, dobrze? Jeżeli chodzi o długi, to są dwa live'y na temat długów. Nie skupiamy się na długach, skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, że mamy więcej pieniędzy niż mogę wydać, więc koniecznie obejrzyjcie. Słuchajcie, dobra moi drodzy, więc tak, na sam koniec jeszcze raz powiem szybciutko, że tak, jest konkurs. Słuchajcie, każda osoba, która zakupi notes w miesiącu lipcu, tam jest lipiec, czerwiec, bierze udział w konkursie, jest nagroda 500 zł, czyli 30 lipca będzie losowanie, ja będę miała listę wszystkich osób, które zakupiły te notesy i jedna osoba, która będzie najmocniej w energii pieniądza, wygra 500 zł. Bardzo lubię dawać nagrody, bardzo lubię rozdawać pieniądze, to się nie będzie kończyć, będzie jeszcze więcej konkursów, także nic się nie martwcie. Zachęcam Was serdecznie, ponieważ naprawdę świetna sprawa, każdy notes jest taki złoty tutaj, no rewelacja, kocham je, wysyłamy za granicę, tak, wysyłamy za granicę, bo piszecie też do mnie, pokochajpieniądze.pl. Na sam koniec, jeszcze 10 osób przyjmę na otwórz się na zarabianie większych kwot, jak ktoś chce, proszę do mnie napisać. Następna edycja jest listopad do październik i cena idzie w górę, także jak ktoś chce, to wskakujcie teraz. Wszystkie szkolenia to jest pakiet VIP u mnie tylko do kupienia, 3 albo 4, od razu można kupić, wchodzi się na raz i wierzcie mi, jeśli chcesz wejść na wyższy poziom, musisz zacząć w siebie inwestować. Musisz zacząć w siebie inwestować. Gdybym ja nie inwestowała w siebie, zarabiając mało, gdzie pierwsze szkolenie, które kupiłam mojej mentorki, $90 mnie kosztowało, się nie mylę, 90 albo 60. I to było wtedy dla mnie bardzo dużo, ale to szkolenie zmieniło bardzo moje życie. I potem już później, za dosłownie chyba 10-11 miesięcy, mogłam kupić szkolenie u tej samej osoby, ale już za $800. Dzięki temu, że zainwestowałam. Jeśli pamiętaj, jeżeli boisz się wydawać pieniądze, jesteś w braku, bo wysyłasz sygnał, że więcej nie będzie. Musisz to zmienić. Musisz to zmienić, po prostu. Jeśli boisz się wydawać, to znaczy, że jesteś w braku. Musisz się przekonać i musisz zacząć ufać, że te pieniądze zawsze do ciebie wrócą. A nie czekać, jak będę mieć, to wtedy sobie kupię. Jak będę mieć, to pojadę na wycieczkę. Jak będę mieć, to coś tam, tak? Pamiętajcie, że takie rzeczy to jest inwestycja. Też kupowałam na kartę kredytową, ale ja ufałam, że to mi się wszystko zwróci. Pamiętajcie o tym. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Dobrze, cieszę się, że nic mi tutaj, że już teraz się nie rozłączyłam. Ktoś pytał o termos. Słuchajcie, będą termosy, myślę, że niedługo, także sprawdzajcie na stronie, bo robimy nowe zamówienia, robimy po prostu, zamawiamy więcej produktów, także mam nadzieję, że będzie ok. Kasia, na mojej stronie pokochajpieniądze.pl jest wszystko na temat szkoleń. Zapisujemy się na listę, dostajemy link do zakupu 5 dni, czy tam 4 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia, czyli na przykład teraz w sierpniu będzie zbuduj swoją markę osobistą, zacznij zarabiać online, czyli osoby, które się zapisały, dostaną około 26 lipca, dostaną link do tego szkolenia, żeby go zakupić. Czasami wchodzi w spam i wy go nie widzicie, potem link wygasa i piszecie do mnie, Marta, jeszcze chcę dołączyć. Także na stronie Pokochaj Pieniądze, tam się można zapisać, pakiet VIP tylko u mnie. W grupie również, w zakładce tematy są opisane szkolenia. Jest lista szkoleń i jest każde szkolenie po kolei opisane, co w nim jest, jaka jest cena, jak to wygląda, także wszystko w grupie jest. Słuchajcie, pogrzebać troszeczkę trzeba tam, tak? Także bardzo się cieszę i kochani, jak naprawdę, jeżeli podstawą jest przerobienie moich wszystkich live'ów w grupie Pokochaj Pieniądze i zrozumienie ich i dopiero potem wchodzimy na dalszy etap tych szkoleń płatnych. Pamiętajcie, bo to jest wyższy level, to jest wyższy poziom i głowa boli. Te osoby, które są na, otwórz się na zarabianie większych kwot, wiedzą, jak głowa paruje. Także to chyba wszystko. Pamiętajcie, pokochajpieniądze.pl, konkurs. Wszystkie osoby, które kupią ten notes fantastyczny, będą brały udział w losowaniu 500 zł 30 lipca. Będę ogłaszać. I te osoby, które wykupiły sobie szkolenie Ja Jestem z Moniką i z Filipem, to słuchajcie, do zobaczenia tam 9 lipca na grupie o godzinie 20.
Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, jesteście cudowni. Dziękuję, że jesteście. Życzę Wam dużo pieniędzy. Trzymam za Was kciuki. Pa, pa.